Witam wszystkich. Zbliża się już wieczór, a w sumie jest wcześniej, jeszcze nie ma czwartej. Dzisiaj kilka słów o prądzie. Sprzed domu, ale chyba za chwilę się przeniesiemy stąd, ze względu na to, że robi się już ciemno. Nie wiem, jak będzie tutaj widoczność, słyszalność będzie dobra, ale widoczność może być nie za bardzo. Pomału tą kostkę tutaj dokładam na podjeździe. I co, no trzy paletki jeszcze mnie tu czekają, jedna paleta już leży pusta. Ale dzisiaj to nie o tym. Nie ma zresztą tu kiedy robić, bo jak trochę pracuję w ciągu dnia i teraz jak przyjechałem, no to zanim się tam lampa stoi, się ogarnę, teraz coś zjem, jakiś obiadek i dopiero do roboty. Ale dzisiaj o podwyżce prądu. Od 1 stycznia. O ile, to tak w sumie naprawdę jeszcze nikt nie wie. Najprawdopodobniej będzie to podwyżka o jeden rachunek miesięczny. Czyli około, zależy kto ile płaci. Jeżeli płaci 100 zł miesięcznie, to 100 zł będzie musiał więcej zapłacić. Jeżeli ktoś płaci 200 czy 300, to będzie musiał zapłacić te 200 czy 300 zł miesięcznie więcej raz w roku. Przepraszam, jakby za jeden miesiąc dodatkowo będzie musiał zapłacić. To jest taka ukryta podwyżka za energię elektryczną. Ze względu na to, że no, cały czas tam jest stwierdzone, że prąd nie drożeje, więc wymyślone zostało, że będzie opłata mocowa wejdzie. Tak się to nazywa fachowo chyba. No ale ogólnie suma summarum dla nas takich zwykłych kowalskich to jest po prostu podwyżka, tak? Bo co nas obchodzi, że tam dodadzą sobie jeszcze jedną pozycję na rachunku. Przecież wiecie, że na tym rachunku jest chyba z, nie wiem, z 7 czy z 8 pozycji. Większość ludzi nawet nie wie, za co płaci, a suma jakby w sumie to płacimy za prąd, tak? Nas to nie interesuje, gdyby, że za przesył, że jakaś opłata stała, handlowa, itp. itd. i tak dalej i jeszcze tam kilka. Ogólnie patrzymy na kwotę na końcu. Jest 200 zł, trzeba 200 zapłacić, tak? A tam oni potem sobie się dzielą. A teraz, żeby jak gdyby nie było podwyżki, pamiętajcie, że jeszcze najprawdopodobniej może też zawitać podwyżka prądu od 1 stycznia, bo firmy złożyły do urzędu o pozwolenie, do Urzędu Regulacji Energetyki, o pozwolenie na podwyżkę za energię elektryczną. A tutaj ta opłata mocowa jest zupełnie jakby z innej strony, tak? To będzie dodatkowa rubryczka na rachunku, nam dojdzie opłata mocowa. Ile to będzie kosztowało, nikt na dzisiaj jeszcze nie wie. Dziś mamy piątek. W poniedziałek najpóźniej ponoć prezes URE ma ogłosić, ile to będzie właśnie, jaka to będzie kwota. Przewidywana jest, tak jak wam mówiłem, 8-10%, czyli jest to jak gdyby jeden rachunek miesięczny dodatkowo w roku trzeba będzie zapłacić. I co, od czego to tam uzależnione i dla kogo to jest? No, jest to jak gdyby dla elektrowni, dla firm przesyłowych, za to, że zapewniają nam moc, czyli za to, że nie zabraknie nam mocy. Nie to, że zabraknie nam energii, bo energii może nam zabraknąć, na przykład będzie coś się stanie i jakaś awaria i nie będziemy mieli tej energii, ale jeżeli energia będzie nam dostarczana, to nie zabraknie nam mocy. Czyli jak ja na przykład mam tutaj zakontraktowane w zakładzie energetycznym 17 kW, to nie powinno mi nigdy zabraknąć tej mocy właśnie maksymalnej, jak gdyby, która jest mi potrzebna, tak? Którą mam, to każdy ma, jak podpisuje umowę z zakładem energetycznym, to tam każdy właśnie podaje, jaką moc chce mieć tego prądu, energii. Dużo ludzi ma 5-10 kW, ale tak wiele osób już teraz ma też więcej. Ja mam na przykład 17, ze względu na to, że pompa, bo to oblicza się łatwo, sumując kilka urządzeń. U mnie jest 7 kW pompa, płyta indukcyjna, lodówka, czajnik elektryczny, żelazko, telewizor z trasą i tam pewnie z 15 kW. Gdybyśmy to wszystko na raz włączyli, to myślę, że tak z 15-17 kW obciążylibyśmy jak gdyby sieć w tym momencie i za to, że właśnie ma nam zapewniać jakby zakład energetyczny, czyli te sieci przesyłowe, że taką moc dostaniemy, jak gdybyśmy chcieli akurat wszystkie urządzenia w jednym momencie włączyć. Oczywiście to raczej przez przypadek się tylko wam zdarzy, ale może się zdarzyć i za to właśnie będziemy płacili. Te pieniądze pójdą na
modernizację elektrowni, modernizację sieci przesyłowych, właśnie po to, żebyśmy tą moc mieli zapewnioną, żeby nie było problemów. Takie małe gospodarstwa, prywatne domy jak my, to tam nie ma takiego problemu. Większe problemy mają firmy z tą mocą, że im może zabraknąć. Jaka to jest kwota? Ano sobie wspomożemy nasze zakłady energetyczne i różne sieci w kwocie około 5 miliardów. Najprawdopodobniej nie będzie to mniej, pewnie będzie jeszcze trochę więcej. A więc wyłożymy wszyscy podatnicy na utrzymanie, na rozwój tych firm, zakładów energetycznych. 5 miliardów albo zapewne troszkę więcej jeszcze. W ciągu roku, pamiętajcie, bo potem znowu za rok będzie prezes znowu ustalał stawki, może je zwiększyć, zmniejszyć, raczej wątpię, żeby zmniejszył, więc co roku będziemy zasilali energetykę taką kwotą. Dodatkowo, takie dziwne, prawda, bo to ogólnie to powinny te firmy robić ze swoich zysków, ale że jest sytuacja jaka jest, firmy te zysków za bardzo nie mają. Nie chcę tutaj wnikać i mówić wam dlaczego, ale to każdy powinien się domyślić. Jest to związane z pewną sytuacją, no powiem wam, no, elektrownie zostały zmuszone jak gdyby do ratowania kopalni, które by zbankrutowały już pewnie, może nie wszystkie, ale sporo by z nich zbankrutowało, więc elektrownie zostały zmuszone jak gdyby ratować te kopalnie, więc tam pieniądze idą, a nie ma pieniędzy na przykład właśnie na takie rzeczy jak rozwój sieci czy budowę nowych jakichś bloków energetycznych. No więc trzeba znowu od zwykłego Kowalskiego i od firm wyciągnąć kasę. I tak to niestety działa. Miałem przejść trochę do środka, ale chyba mam nadzieję, że sprawdzę potem, jak będzie zła jakaś tam zły obraz, to może to przegram, ale na samym początku widziałem, że było w miarę. No niestety na tym GoPro nie mam podglądu, bo na starym aparacie swoim Panasonicu miałem podgląd, że widziałem co nagrywam, a na tym nie. Jakość jest lepsza i dźwięk jest lepszy z tego, ale niestety nie widzę co nagrywam, nie widzę siebie. I tak to troszkę mnie czasami rozkojarza. No czyli powiedziałem wam, mamy znowu podwyżkę, to tak wyjdzie około 10% za prąd, ale ogólnie jakby ktoś się pytał, to nie jest to podwyżka za prąd, tylko jest to dodatkowa opłata mocowa na rozwój sieci energetycznych i nowych elektrowni. Itp. itd. No więc co? A najprawdopodobniej jeszcze jedną rzecz wam powiem, bo nie wiadomo na 100%, naprawdę do dzisiaj jeszcze nie wiadomo na 100%, czy tą opłatę mocową będą płacili prosumenci, czyli osoby, które mają instalację fotowoltaniczną. Jeżeli będą płaciły, to najprawdopodobniej bardzo mało albo wcale, jeżeli, ale tutaj wstrzymam się z tą sprawą, bo te opinie, które krążą w necie, to są opinie firm fotowoltanicznych. To one najczęściej tam wrzucają tego, że nie będziemy płacili, czyli ci prosumenci nie będą tej opłaty mocowej płacili. Ale tutaj to tak do końca nie wiem, no bo w sumie oddajecie nadwyżkę prądu do sieci, potem ją odbieracie, więc skorzystacie z sieci. Nie wiem, także nie wiem, czy ta opłata mocowa też załapie osoby, które mają instalację fotowoltaniczną, czy nie. Może nie, także będą mieli lepiej, bo to jednak trochę im szybciej się jakby skróci ten czas zwrotu z inwestycji, ale tu nie wiem i tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to nikt jeszcze z Urzędu Regulacji też się nie wypowiedział, chociaż tam jest coś w uzasadnieniu tej ustawy, bo ta ustawa była w 2017 roku robiona, jest tam opisane, że jak coś własny prąd produkujemy, no to coś tam będzie inaczej. Także jest nadzieja, że osoby, które mają fotowoltaikę, troszkę na tym zyskają, skrócił się czas, okres zwrotu, ale to jeszcze nie jest na 100% pewne. Zobaczymy to zapewne dopiero na rachunkach za styczeń lub za luty. Za styczeń, czyli pewnie jakby później, czyli w lutym. I wtedy się okaże, ile tej opłaty konkretnie jest i czy właśnie też prosumenci będą ją płacili, bo to, że ja będę płacił, to wiem na pewno. Wiem też, że firmy będą płaciły, a czy osoby mające fotowoltaikę, to tak do końca na 100% jeszcze nie wiadomo. Może będą płaciły, może nie będą płaciły, a może będą płaciły tylko troszkę tam, powiedzmy, tyle, co troszkę pobierają energii z sieci, gdyby, czyli za mało sobie wyprodukowały. Także na razie
trzymajcie się, ciemno się robi, zimno znowu, nie, znaczy takiego mrozu nie ma, wczoraj było fajnie, tak bielutko, zima przychlastała u nas, ale teraz nie ma, jest, można żyć, pompa akurat nie pracuje, czyli prądu nie zużywa. Za parę dni zobaczymy, ile to w listopadzie zjadło. Mieliśmy tutaj kilka dni takich przymrozków. No ale to nie będę się rozgadywał, bo miało być o tej opłacie mocowej, czyli ogólnie dla zwykłego Kowalskiego, pamiętajcie, to zwykła podwyżka za rachunek za prąd. Niestety, życie. Na razie, trzymajcie się.